Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj kolejny dzień, my dzisiaj, słuchajcie, nie na plażowo. Dzisiaj torebeczki, kombinezony, sukieneczki i słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Larnaki. Do Larnaki od nas jest około 45 minut, także jedziemy do Larnaki, bo w Larnace nie byliśmy, tylko wiecie, przejazdem gdzieś tam na lotnisko. Także zabieramy was ze sobą, no i co? Rozpoczynamy kolejnego vloga. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Usiadłam sobie tutaj w kuchni na małą pogawędkę z wami. Wróciliśmy, słuchajcie, Krzysiek poszedł jeszcze z dzieciakami troszeczkę na basen. U nas basen tutaj przy naszym apartamencie jest czynny do godziny 19:30, więc poszli jeszcze troszeczkę się pokąpać, skorzystać, więc jeżeli zdążymy, to pójdziemy, zobaczymy, co oni tam robią. A teraz jeszcze chciałam wam przypomnieć jedną rzecz i powiedzieć wam, bo w sumie nie mówiłam wam, jak wyglądał lot, mój lot z Polski do Cypru. Wiecie, że nie lubię latać, a na ten lot zabrałam ze sobą mój kryształ Sodali, który był od tego, żeby podczas tego lotu mnie wspierać. No i coś tam sobie łyknęłam na uspokojenie i powiem wam, że w moim odczuciu był to lot, w którym było najwięcej turbulencji. Ja już latałam naprawdę mnóstwo razy, ale wydawało mi się, że był to lot, gdzie było najwięcej turbulencji, a ja turbulencji się boję. I choć każdy mi tłumaczy, że turbulencje są normalne, to ja zawsze się boję i powiem wam, że chyba mój kryształ jakoś mnie wspierał, bo nie było tak źle. Ja wiem, jak to wygląda u mnie podczas turbulencji, a tutaj byłam dość spokojna. Wiecie, też były dzieci, więc trzeba było zachowywać się, ale wydaje mi się, że coś w tym jest. Także w drogę powrotną również coś na uspokojenie, również w dłoń sodalit. Wyobraźcie sobie, że ja ten kamień trzymałam przez cały calutki lot. Nie wiem czemu, ale jak już tylko wystartowaliśmy, to za chwilę zaczęły się turbulencje i naprawdę praktycznie przez większą część lotu był ten komunikat, żeby pasy były jednak zapięte, też nie puszczali do łazienki, więc możecie sobie wyobrazić moją minę. No, u mnie w rodzinie tylko ja taka panikara, wszyscy dość normalnie, ale i tak jestem z siebie dumna, bo takie turbulencje, ja latałam, jak były mniejsze turbulencje i ja byłam fioletowa, a tym razem było inaczej. No, coś w tym pewnie jest, wiecie. Coś tam człowiek też sobie na pewno do głowy wbije i wierzy w to, tak, że pewnie tutaj coś zadziałało, jakaś siła wyższa. Dobra, chcę wam pokazać trzy rzeczy, chcę wam też polecić jedną rzecz. Powiem wam, że tutaj słońce naprawdę jest mega konkretne. Chyba jestem naprawdę najbardziej opalona niż dotychczas podczas moich wakacji. Akurat siedzę też tutaj centralnie, z boku kuchni mam okno, więc jestem trochę prześwietlona, ale powiem wam, że naprawdę słoneczko tutaj pięknie opala, pięknie łapie. Już na drugi dzień ta opalenizna jest taka ładna, brązowa. No i odnośnie właśnie tego opalania mam tutaj polecajkę, tak naprawdę coś już po opalaniu. Byliśmy na jakiejś tam spożywce kilka dni temu w Lidlu i znaleźliśmy z Krzyśkiem taki żel z aloe verą, 97 coś tam składników, wegański, wiecie, o co chodzi. I to jest z tej firmy Cien San i to jest żel właśnie po opalaniu z aloe verą, jest naprawdę świetny. Całą rodzinką używamy i daje radę. Pięknie chłodzi, pięknie pachnie, fajnie się wchłania, także on jest niedrogi
i właśnie w Lidlu go wynaleźliśmy i naprawdę to jest polecajka. Boli mnie ręka, słuchajcie, od trzymania, a dzisiaj, na dzisiejszy wieczór jeszcze kupiłam takie chipsy chrupki i one są z cypryjskich ziemniaków, a mówiłyśmy Wam z mamą ostatnio, że cypryjskie ziemniaki są najlepsze, są przepyszne. No i wiecie, być na Cyprze, nie spróbować chipsów z cypryjskich ziemniaków, no, to tak nie może być. Tutaj mamy takie z szynką, z kolendrą, z białym pieprzem, koriander, to chyba kolendra, tak mi się wydaje, tak. A tutaj mamy też, to jest chyba smak, zobaczcie, takiego mięska z grilla, tak mi się wydaje, ale dam Wam znać. I jeszcze z tej samej właśnie firmy mamy, dzieciaczkom wzięłam popcorn solony, także zobaczymy i damy Wam znać. No ale tak jak mówię, wiecie, że ja lubię chipsy raz na jakiś czas, jestem ogromną fanką, no i stwierdziłam, że zaszalejemy dzisiejszego wieczoru, a jeszcze jak cypryjskie ziemniaki, no to już w ogóle super. Jeszcze jedna kwestia, o której mi się teraz przypomniało, co miałam Wam powiedzieć, w sumie zakomunikować. Bardzo wiele z Was tęskni za codziennymi vlogami, gdzieś tam dostaję od Was cały czas te wiadomości. No więc stwierdziłam, że koniec tej laby i spróbujemy we wrześniu zrobić codzienne vlogi. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, na ile mi się to uda. Powiem Wam, że trochę już od tego się odzwyczaiłam, także mam nadzieję, że damy radę i we wrześniu wrócą już vlogi codzienne. Wiecie, już ten klimat, zaraz do jesieni będziemy się powoli nastrajać, także myślę, że 7:30 codzienne vlogi z wyłączeniem soboty. Nie wracamy do takich codziennych, tylko wiecie, do tego, co było przedtem, czyli vlogi od poniedziałku do piątku, bez soboty, niedzielę. O tak. Dobra, tak jak mówiłam, pójdziemy na basen, sprawdzimy, co robi nasza ekipa. Zobaczcie, dzieci w brudziku, ale powiem Wam, że już wiaterek się zerwał. Jest po 19, tak? Zaraz zamykają. A Tobie nie za dobrze? Ja tutaj obserwuję dzieci. Ale już zamykają za 10 minut. Nie, ten zegarek wychodzi. Nie, no jest 19:15, to za 15 minut, no, zamykają. Całe 15 minut. Zobaczcie, Krzysztof jaki opalony, proszę bardzo. Pięknie. Ja jestem tak spieczony. No, naprawdę. Ale już wszystko ładnie brązowieje. No ślicznie. Super. A kto się bardziej opalił, ja czy Nela? Tata. Ale Nelcia też jest ślicznie już opalona. Tak? Krzysiek to jest taki czarny po prostu, że słuchajcie, rzuca się bardzo w oczy. Ale ja jestem też mega opalona. Jak na mnie to dzisiaj nie mówiłeś. Tak, jak na ciebie to nawet jesteś bardzo opalona. Bardzo opalona. Przy twojej skórze. Dobra, idę do Nelci, bo ona, słuchajcie, ale będzie tak skakać. Ma być na wakacje. No oczywiście. Jutro nie wychodzę ze słońca, nie wychodzę z basenu. Robimy się dalej na czarno. Tak, a jakże. A kto to sobie krzesło wrzucił do basenu? Nie ja. Tak już było to krzesełko w brudziku? Ale fajnie, powoli, szaleńcu mały. Zobaczcie, Nelcia sama jeszcze się pięknie wyciera, wyciera sobie włoski. I praktycznie ostatni wyszli z basenu. Super! Masz czerwone oczy. Dlaczego? No nie wiem, tak odbija mi tutaj, wiesz, lampa. Tutaj jest Mumbles, taka bardzo fajna. Bardzo fajny taki angielski pub, jest bardzo fajne jedzonko, drineczki, zawsze jakiś mecz live leci, także tutaj bardzo fajna miejscowa. I też bardzo dużo, wiecie, takich typowo angielskich dań jest, jest breakfast, brunch, także jeżeli macie ochotę na przykład na English breakfast, to też tutaj sobie w Mumbles możecie zjeść. Bo nie wiem, czy wspomniałam, jesteśmy u nas, słuchajcie, w niedaleko naszego apartamentu, w Caparis. Także jeżeli będziecie tutaj w tych rejonach właśnie Caparis, Paralimni, no to mam. Zobaczcie, robimy tu śniadanko, w sensie ja zrobiłam już wrap z tuńczykiem, z warzywami, a Krzysiek robi jajecznicę i drugi wrap będzie właśnie
z jajkiem, z jajecznicą. Także u nas dzisiaj takie śniadanko. Sałatka z tuńczyka i wrap. I będzie drugi wrap z jajeczkiem. See that you're with someone new. Maybe you are better off. A jak jesteśmy już w takich klimatach jedzeniowych, to pokazywałam Wam ostatnio ten jogurt. On jest taki dobry. To jest właśnie jogurt grecki i on jest 2%. I do tego jogurtu macie tutaj taką saszetkę z miodem. Naprawdę pyszny na przekąskę. I właśnie z tej samej firmy też kupujemy zwykły jogurt. I na przykład wczoraj robiliśmy tzatziki z tym jogurtem, także mega są. Jeszcze z wczorajszej obiadu kolacji została nam sałatka grecka. Powiem Wam, że wyszła bardzo, bardzo dobra. I tak jak mówię, jeszcze pewnie zjemy sobie ją do śniadanka dzisiaj. Przyjechaliśmy teraz tutaj na naszą najbliższą plażę, pokąpiemy się, my z mamą zrobimy też spacerek w nasze najbardziej ulubione miejsce, to też Wam wszystko pokażę. Dniem straconym. Jesteśmy znowu na lodach.